Raz, dwa, raz. Yo, 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 pan Pawłowski ze mną. Siemaneczko. Siemaneczko, mordo. Co tam, jak tam? Zacznijmy nietypowo. Kas już stoi obok nas. Mówił, tak, że wiesz, zwolnił cię z fame, ale... I się powodzi. Nie, no śmieję się. Ja powtarzałem milion razy, więc odpuszczę już Kasiuszowi. Kasiusz już swoje dostał, jak to się mówi. Ale trzymam za niego kciuki. Niech idzie po swoje, niech robi swoje. Widziałbyś go w High League? Wiesz co, to nie jest do końca pytanie do mnie, ale czy widziałbym go w High League? W High League są osoby, które są znane, które przynoszą zasięgi, które przynoszą oglądalność, a Kasiusz na pewno do takich osób się zalicza, więc chyba tak. Myślę, że tak. Ciekawe dzisiaj były osoby, m.in. Marcin Najman, prezes Paweł Jóźwie, jak oni robili jakieś stardowny, tutaj wszystko żyło swoim życiem. Nie wiem, czy to w ogóle zarejestrowałeś, no bo prowadziłeś galę. Wiesz co, Marcina akurat nie zauważyłem, aczkolwiek Paweł Jóźwiaka, że tak powiem, przemknął gdzieś tam. No bo Paweł to jest chłop tutaj z Trójmiasta, z Gdańska, więc wiadomo, swój chłop. Mówisz, że się działo ciekawie. No to bardzo, bardzo cieszę. Ja mam nadzieję, że tak jak się działo ciekawie na backstage'u, działo się też w oktagonie, bo to jest chyba najważniejsze. No ja za każdym razem mam to samo. Jestem ciekaw, czy kiedykolwiek mi się znudzi po prostu bycie jakby w Ergo Arenie i rozpoczynanie gal tego typu i coś mi się nie wydaje. Ja myślę, że ja będę miał 60 lat już bez kolan, po prostu będę... Ale będę wybiegał po prostu do tych ludzi. To jest taka energia, jak no, ja to uwielbiam. Chciałem powiedzieć, taka moc jeszcze, wiesz, pełna Ergo Arena, niesamowite, no każdy za tym tęsknił. Wow. Tak, każdy za tym tęsknił, no i kurczę, myślę, że to jest piękny start nowego rozdziału we freakowym MMA, czy po prostu w polskim MMA, bo to freakowe MMA tak bardzo mocno teraz poszło do przodu i też się dzieją takie kurcze rzeczy, jakieś kombinacje zawodowiec, freakfighter, zawodowiec kontra zawodowiec na freakfightowych galach, więc bardzo ciężko określić ten kierunek, w którym to idzie, ale na pewno wydarzenia są coraz większe, coraz ciekawsze, a kto na tym korzysta najbardziej? Widz, więc to jest spoko. Ja to powtarzam po prostu za przeproszeniem do utrzymanej śmierci, zawsze powtarzam jedno, ja staram się patrzeć oczami widza, czy dany produkt, czy dana walka, czy dana gala by mnie zainteresowała jako widza. I gala High League bardzo by mnie zainteresowała jako widza. No i chyba była ta wielka niespodzianka, no bo Lil Masty Ewę Brodnicką usadziła. Bardzo... Spodziewałeś się, jeżeli mogę zapytać? Wiesz co, czy się spodziewałem? Widziałem dwa scenariusze i oba były równie prawdopodobne. Czyli jeden był taki, że po prostu Ewa rzuci się na nią i ją tam ubije. A drugi był taki, że po prostu Masty wygra w parterze. Sprawdził się ten drugi. Wydaje mi się, że mimo wszystko Ewa we freak fightach i w High League ma ogromną przyszłość, bo pokazała, że i podymić potrafi, i potrafi rzucić ciętą ripostą, i no, jak wyszła na ważeniu, no jednemu może się podobać, drugiemu może się nie podobać, ale myślę, że ani jeden, ani drugi wzroku nie odwróci, jak to się mówi, nie? Powiedz mi, Jarek, trochę teraz zmienię zestaw pytań. Czy ty się w ogóle nie stresujesz, jak prowadzisz taką galę? No bo jesteś tak wyluzowany, stary, a to jest taka presja moim zdaniem. Wiesz co, to są pytania, które zawsze padają i ja zawsze odpowiadam tak samo. Nie mam żadnej presji, nie mam żadnej tremy, ale też jakby to wyjaśnię, bo ludzie mówią, ale jak to nie masz, jak się stresujesz, nie masz tremy, to znaczy, że albo tego nie szanujesz, albo to jest dla ciebie nieważne. Absolutnie nie. Ja po prostu, jakby wydaje mi się, że każdy człowiek jest inny i każdy człowiek jest do czego innego, nazwijmy to, stworzony i ma inny zestaw cech. Ja się czuję o wiele lepiej, będąc przed kamerą, przed tymi tysiącami ludzi i tak dalej. To jest moje naturalne środowisko. Ja się gorzej czuję, idąc do Żabki po bułki, niż po prostu w tym świecie. To jest mój świat. Performance, scena, masa ludzi, ja się odpalam, ja żyję. Więc nie kosztuje, w sensie jakby, to jest tak, że oczywiście ta presja jest, jakby ta presja jest od tego, wiadomo, masa oczu na tobie i musisz powiedzieć, jakby musisz się nie pomylić, musisz to zrobić z fajną energią, więc ta presja jest, ale ta, jakby ja tej presji nie odczuwam, ja tej presji nie daję się pożreć i nie jest tak, że po prostu, o Jezus Maria, wychodzę teraz za chwilę przed tych ludzi, o Jezus, czy oni mnie polubią i tak dalej, nie no, idziesz po swoje jakby, po prostu, nie wiem, do czego to porównać, nie mam słów, co mi się rzadko zdarza, do czego to porównać, ale mogę powiedzieć tylko tyle, że nie stresuję się, mam coś innego, ja mam taką niecierpliwość, ja mam tak, że jak ja przychodzę, zawsze wiadomo, w dzień gali, no to jestem tam wcześniej, jestem tam później 13, 15, wiadomo, parę godzin wcześniej. I ja mam taką niecierpliwość na zasadzie, że ja już jestem jakby gotowy, zrobiliśmy już tam to, co mieliśmy zrobić i tak dalej. I ja czekam, takie, dajcie mi tych ludzi. Nienawidzę tego siedzenia, takiego, już nie, dopiero 19:20, kurde. Wiesz, mam coś takiego. Ja po prostu chcę tych ludzi, jakby, chcę do nich wyjść, chcę im przekazać tę energię. Oni mi ją oddają, a później ja mogę to jeszcze oddać w jeszcze większej jakby ilości zawodnikom, którzy tego bardzo potrzebują. Bo ci zawodnicy też wychodzą i kurczę, oni często są zestresowani, spięci. I jeżeli ja jestem w stanie im po prostu tym moim głosem dać moc, no to o wiele lepiej dla widowiska.
profesjonalista. A walka Natsu, Lexi, jak ją oceniasz? Kurczę, mega mnie zaskoczyła i bardzo pozytywnie. Mi się troszkę przypomina walka z Fame UK, gdzie była walka kobiet. To była pierwsza walka taka, bo wcześniej te walki kobiet, które były tam na Fame i tak dalej, one były wszystkie bardzo, bardzo, bardzo krótkie i jakości bardzo nikłej. A tamta walka właśnie na UK zaskoczyła. I ja uważam, że Natsu i Lexi bardzo zaskoczyły. Oczywiście tam nie można mówić o jakiejś wybitnej technice i tak dalej, i tak dalej. Ale obie pokazały serce do walki, no obie przyjęły, Jezus Maria, ile tam już, Lexi w pewnym momencie już no tak tam przyjmowała, w ogóle ręce opuszczone, ale przyjmuje, idzie jakby. Bronienie... Nikt nie szuka techniki też poza tym, umówmy się, no to wtedy inną galę się ogląda. Tak, a poza tym no nie w tej walce też, nie? To już prędzej byś się doszukiwał tej techniki właśnie u Lil Masti, u Bronickiej. No tutaj tak, zasięg kontra zasięg i nie daj, jakby nie chodzi tu o zasięg rąk. I fakt, jak ludzie tym żyją, jak ludzie patrzą na te dziewczyny, które jakby wybiły się na czymś innym, które realnie no nie potrafią jakoś bardzo wiele w kontekście tego, co robią, ale które dają z siebie wszystko, które kurczę, zostawiają serce w tym oktagonie, to jest coś, na co fajnie się patrzy. Tak samo no, Kamil Kosakowski, zdecydowanie bohater i ja myślę, że jakbym miał powiedzieć o największym wygranym tej gali, Kamil Kosakowski. Okay. Koleś, który przegrał w walce trzech od pierwszego pierwszy, jest największym wygranym tej gali. Ludzie uwielbiają bohaterów idących pod prąd. Koleś, na którego rzuciło się od razu, ale nikt się nie zastanawiał, to było na zasadzie, okej, dobra. Jakby zaprogramowane maszyny po prostu idące w jego stronę. Koleś walczył dzielnie i koleś prawie usadził. To też nie jest tak, że on tam się bronił. On ich prawie usadził. Jednego prawie znokautował, drugiego... Kurczę, no mega, mega, mega jazda i nie mogę się doczekać, jak to się dalej potoczy. Rozmawiałem z Lil Masti, powiedziała mi, nie, tam rewanż z Ewą, to bez sensu. Ona by teraz chciała zawalczyć, uwaga, z facetem. Dobry plan? Bonus BGC. Bonus BGC. To by była jakby... O, wow. To nie, by była nie za walka. Ciężki? Ciężki, ale to by była walka, ale to by była walka, która znowu ożywiłaby świat. Ja oczywiście, że tak mówię, położę ten pół serio z tym bonusem. No jest to jakiś pomysł, powiem. Na pewno jest to kolejny taki mega, mega, mega super freak fight, a Lil Masti, no Lil Masti niczego się nie boi. Lil Masti bierze te wyzwania, można o niej mówić dobrze, można mówić o niej źle, ale powiedziała, co zrobi i to zrobiła. Przeciwniczka naprawdę mocna. I mówię, ja chcę widzieć jedną i drugą. Ja chcę widzieć Ewę Brodnicką, która w jakiś sposób podnosi się potem. Ja chcę na przykład też zobaczyć, kurczę, to jest też mega taka ciekawa historia, przynajmniej ja coś takiego lubię. Mamy tutaj mistrzynię świata w boksie, obecnie co, 37-letnią, czyli ona musi się nauczyć MMA, no od zera nazwijmy to. I ja chcę na przykład zobaczyć właśnie, jak ona w kolejnej walce pokazuje coś więcej i więcej, no tak. I więcej, bo to też jest ciekawa historia. Jakby tak samo fajnie się patrzy na tych nieopierzonych kolarów i Nowaczkiewiczów, jak właśnie na ludzi, którzy pokazują się z zupełnie innej strony. Wyobrażasz sobie, że na przykład, nie wiem, Brodnicka wygrywa jakąś walkę przez Kimurę? Bo no ja to jest najfajniejsze, zobaczył. Prawda? To ja taki trochę case zobaczył. Różala, który poddawał swoich rywali i ludzie byli, wiesz, no zakochani w tym. To prawda, mimo że jest zahartowanym Stojkowiczem. Tak, że nienawidzi parteru i tak dalej. No dobra, na koniec zapytam, masz jakieś przecieki, kiedy kolejna gala? Proszę pana, ja nic nie wiem, ja tu tylko sprzątam, ale coś mnie podpowiada, że jak było fajnie, a było, no to szybciej niż później. No i bardzo dobrze, to czekamy. Dzięki Jarku serdeczne. Dzięki bardzo, pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów, dziękuję, że z nami byliście, jesteście i mam nadzieję będziecie.